Siemanemaneczku, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Tym razem mam dla was kolejną nową serię, a tą serią i tą grą jest Tasty Blue, czyli gra bardzo podobna do Tasty Planet, którą znacie z większości innych kanałów. Mati też nagrywa, więc jeżeli chcecie zobaczyć, co to jest Tasty Planet, to serdecznie zapraszam do niego na kanał. Ja nagram Tasty Blue, czyli gra od tych samych wydawców, jednak z troszeczkę innymi zasadami. Tam jesteś jakimś, kurde, nawet nie wiem czym, jakimś kurzem, który zjada planety, a tu jesteś rybką, która zjada wszystko inne, żeby stać się większą i być w końcu największą na mapce. To jest taki bardziej mechanika znana nam z gier, z gry w sumie Agario, gdzie zjadasz najpierw małe części po to, żeby zjadać ludzi, a potem żeby być największy, tak? Tak to działa, tak samo jest tutaj. W Slitherze jest troszkę inaczej, ale mniej więcej ta sama mechanika. Więc okej, przechodźmy do gry. Dobra, tak jak widzicie, tutaj jest taka mała historyjka. Ktoś sobie poszedł do sklepu ze zwierzątkami, do, jak to się nazywa? Do sklepu zoologicznego i tam zobaczył, kurczę, małą złotą rybkę, bo to jest chyba złota rybka, którą sobie kupił, nakarmił i ona sobie właśnie w kulce żyła. No i to tyle z tej pięknej historii i teraz możemy sterować oczywiście myszką i klawiaturą. Ja chyba wolę jednak klawiaturą. No i jak widzicie, musimy zjadać takie małe, kurcze kuleczki po to, aby rosnąć. Mamy po lewej stronie, w lewym górnym rogu taki licznik, jak duzi jesteśmy i ile jeszcze musimy zjeść, żeby być największymi. Więc ja sobie tutaj staram się zjeść. Jak widzicie, już jesteśmy naprawdę no większą rybką niż byliśmy na początku. Tutaj sterowanie jest trochę takie dziwne w tej grze, ale z tego co wiem, w Tasty Blue też to sterowanie jest takie troszeczkę dziwne. No ale co zrobisz? Na razie tutaj sobie ładnie zbieramy pokarm. Co ja zrobiłem? Nie mam pojęcia, co zrobiłem. Gdzieś wypadłem w ogóle z kulki i lecę sobie głębiej, lecę rurami. Dobra, jestem w morzu? Chyba tak, to jest chyba morze. No i jak widzicie, tutaj są różne rybki. Ja obecnie zjadam małe krewetki. No i muszę tyle je jeść, ażeby... O, widzicie, już na przykład mogę zjeść duże krewetki, więc teraz już... Już jem duże krewetki. I właśnie o to chodzi, żeby zjadać mniejsze rzeczy do momentu, kiedy już będziecie na tyle dużą rybką, żeby zjeść inne rzeczy. No i zjadam te małe i duże krewety, wyjem całe dno tutaj, aż w końcu będę mógł zjeść dużą rybę. Jak będziecie wpadać w te duże ryby, to one będą was raniły chyba. Albo i może nie. O, już mogę zjeść dużą rybę, więc już jestem naprawdę duży i zaraz będzie końcóweczka mapy i zaraz będziemy już rybką, która jest... No już takich sporych rozmiarów rybkom. I teraz to też się stało, więc tak jak widzicie, gra jest naprawdę spoko. Dwie gwiazdki, ja myślę, że nie będę tutaj szedł po to, żeby mieć najwyższe wyniki, bo to nie jest mój styl grania. Ja nie jestem jakimś tryhardem, żeby być zawsze najlepszym. Ważne, żeby przejść i była naprawdę fajna mapka. Zjedliśmy 42 pokarmy, 69 tych langustynek, czy nie wiem naprawdę co to jest, jakiś kurde, jak to się nazywa, krewetek. 5, co to? Kapsli? Chyba. I 10 tych dużych jakichś leszczyków, więc na tym to polega, jest tutaj dużo leveli i przechodźmy do następnego. Bardzo szybko trzeba tutaj sterować tym wszystkim, bo mamy tylko, znaczy na 3 gwiazdki trzeba mieć 33 sekundy z tego co widziałem. No to jest naprawdę bardzo mało. No ja dalej troszkę nie kminię tego sterowania, bo nie wiem czy muszę trzymać myszkę, czy nie muszę trzymać myszki. Na razie tutaj sobie jem te langustynki czy krewetki. No i poczekam aż będę mógł... Aha, tu są jeszcze jakieś kaczuszki. Ale kaczuszki są trochę za duże. Więc... O, mogę też... A to muszelki chyba tam to były. Mogę jeść muszelki. Znaczy to są jakieś te... No muszelki to chyba nie są. Tylko jakieś takie, tu też są rozgwiazdy, więc je też pewnie będzie można zjeść. To są, korale robią te chyba. Chyba tak, nie wiem zbytnio jak to się nazywa, ale mniejsza o to, to nie jest najważniejsze. Kiedy będę, o już mogę zjadać te kaczuszki, więc pięknie, wszystkie kaczuszki będą moje. Już jestem naprawdę duży, już chyba wszystko mogę zjeść, tak, już mogę rybki. Więc to była tylko kwestia czasu, żeby dojść do poziomu, w którym możemy zjeść kaczuszki, bo kaczuszki nas bardzo wyboostowały i zero gwiazdek. Serio. Lecimy dalej z tym tematem. Niestety żadnej gwiazdki nie odblokowaliśmy w tamtym, ale już tu będę się starał. Czy teraz właśnie? O Jezu, aż pad mi zawibrował. Chyba to wszyscy słyszeliście, więc może na padzie można grać. To by było w całkiem w sumie spoko spróbować, ale teraz już widzicie, są ryby, które potrafią nas zranić i one za nami pływają.
co jest troszkę małym utrudnieniem w tym wszystkim, a ja znowu muszę rosnąć. Już mogę zjadać te ryby duże? Nie. No właśnie. Myślałem, że już mogę. Dobra, można sterować padem, więc ta gra zmienia całkowicie wszystkie swoje atuty w tym momencie i w tym momencie chyba wydaje mi się, że to jest najlepsza gra, jaka w ogóle wyszła w świecie. Jestem ciekaw, co za każdym razem, kiedy oni nas złapią, co my tracimy, bo dostaję na pewno jakieś tam obrażenia, tylko... O Jezus! Tylko co to zmienia, że ja te obrażenia dostaję? Kiedy będę mógł zjadać te duże rybki? Znowu będę, coś czuję, że znowu będę miał 0 gwiazdek. Ale to nie o to w tej grze chodzi. Dobra, ja trochę za szybko pływam. O, mogę już zjadać duże, więc teraz to już poleci bardzo prosto. Lecimy tutaj ostro z tematem, musimy zjadać wszystkie rybki, może głębiej są jeszcze jakieś inne. Nie ma, ale już prawie jesteśmy dużą rybą, największą na świecie, już jesteśmy, więc... Ile gwiazdek? Oczywiście 0 gwiazdek, bo jakby mogło być inaczej. O, mogę ptaki zjadać. Ptaku! Zjadłem ptaka, ale ja chcę wylecieć tam nad to, a mi troszkę nie wychodzi. Dobra, jestem. Jak widzicie... Wiecie, jak znacie gry, to wiecie, że to, że jest trochę łatwo, to nie znaczy, że jest łatwo, bo zaraz będzie dużo trudniej. Tu jest jakaś zła ryba, to się nazywa foka, czy coś w tym stylu. Ona pewnie będzie chciała nas zjeść, a jak nie nas, to będzie chciała zjeść nam rybki, więc musimy się troszkę przed nią obronić. Aha, tu już jest koniec mapy. Dobra, spoko. Więc trzeba się żywić tymi ptakami jak najwięcej. Wrzuciłem tą fokę na skałę. No i troszkę ją przestraszyłem, ale dalej w... Uuu, foka, dużo mi... Właśnie, wydaje mi się, że po prostu zabiera nasz centymetraż. Dużo mnie bije. Latająca foka, latająca ryba też, ale no... zjadłem fokę, dobra. No i co teraz? O, już koniec. Znowu 0 gwiazdek, no jestem chyba najgorszy w tą grę jak ever. A jakieś nawet rośliny jadłem, więc spoko. Spoko, spoko. Kurde, piąta mapka już dzisiaj. Lecimy z tym tematem bardzo szybko, no ale tak jak mówiłem, te mapki są na razie bardzo, bardzo proste, więc nie ma się co dziwić, że jest łatwo, bo są proste, szybkie i przyjemne, ale na pewno nie będzie tak za długo. O, możemy nawet jakieś śmieci tutaj pozbierać. Na pewno w pewnym momencie zrobi się znowu bardzo trudno. Już możemy zjadać ptaki, które są naprawdę ogromne, więc to też myślę, że długo nam nie zajmie to dorośnięcie. Tylko by trzeba było te, bo to są mewy chyba, te mewy trzeba było zjadać by dość szybko, żeby mieć, wiecie, szybką prędkość dolotową. Wow, dobra, odkryła się nam kolejna część mapy, gdzie latają nawet ludzie, więc trochę przypał. Ja już jestem na tyle dużą rybą. U, kurwa, co? Ała, foki. To jest naprawdę hardkorowa mapa, bo tutaj już się zaczynają schody moim zdaniem. Tu z tego co wiem, będzie nawet można te boje zjeść, bo tu wszystko w sumie w tej grze można zjeść. Więc na razie musimy jeszcze trochę podrosnąć. Nie wiem, czy jedzenie ptaków w tym momencie jest idealną rzeczą. Ludzi jeszcze nie możemy zjeść, foki też jeszcze nie możemy zjeść, więc je wypchnę z mapy. Ale już wróciły, no mam na razie mało... O, zjadłem tego. Tam... nie tampona. Zobaczmy, co ty pierdolisz w ogóle. Zjadłem... Ponton zjadłem. No jestem już naprawdę obfity, jestem bardzo duży. Bardzo duży, ale chcę być większy. To tak jak w Slitherio. O, mogę zjadać piękne foczki w końcu. W końcu mogę zjadać foczki. Mogę już zjadać ludzi, dobra, zjadłem kolejnego człowieka. Już jestem taki duży, że mogę zjadać nawet... O nie, orka, what the fuck? Orka, uwolnić orkę i przestworza. Tam są jakieś ryby miecze. No i takie poziomy to ja rozumiem, gdzie jest naprawdę tyle rzeczy do zjedzenia, że tu jest bardzo intensywnie. Mogę już zjadać też ludzi w kajakach, no i tutaj już zaczynam. Mam już 200 metra, to jestem już naprawdę ogromną rybą, ale kiedy będę większy od orki? Bo orka jest dość agresywna i za mną pływa. Ale ja jestem na szczęście bardzo szybką rybą i nie dam się tak łatwo złapać, chociaż... fuck. Dobra, to było zbyt niebezpieczne. Kiedy mogę zjeść orkę? Jak zjem orkę, to będzie koniec gry, bo będę już taki duży, że orka po prostu zginie. Dobra, otarłem się o nią. Lubię się ocierać o orki. Ona nam zjada też pokarm. Dobra, już jestem bardzo duży. Wydaje mi się, że orka już będzie do zjedzenia po tych kilku... Nie, jeszcze nie. No, orka jest na razie jeszcze większa, ale ja już jestem, no, też duży. Orka już teraz, no, taka już średnio większa się wydaje.
Ale zjemy jeszcze raz te ryby, miecze tu na dole i orko, no daj... Oj, zjadłem orkę i koniec! I jedna gwiazdka, czyli nie jestem najgorszy, jak ja szybko mówię, co się ze mną dzieje. No, widzicie, w 2 minuty 31 gwiazdkę zdobyłem, więc tak czy siak jest naprawdę spoko. Myślę, że jedna gwiazdka wystarczy, przynajmniej na początek wystarczy. Zrobimy jeszcze jeden poziom, tak o, żeby było. Nie wiem, ile tych poziomów będę robił na każdym odcinku, ale... Po prostu tak, żeby ten odcinek był jakoś tam w miarę długi, w miarę krótki, będę robił tyle odcinków, ile się da. Pewnie będą takie mapki na końcu, że tylko jeden odcinek zrobimy w jednym odcinku, jeden odcinek w jednym odcinku, jedną mapkę w jednym odcinku, więc też musicie być na to gotowi, ale na razie jest na tyle fajnie, że gramy kolejną mapkę. Kurde, to jest fajne, że my jesteśmy coraz po prostu więksi, czyli no teraz jesteśmy troszkę mniejsi niż w tamtym odcinku, ale zachowaliśmy... Chociaż odrobinę tej wielkości, tego wzrostu, tej wielkości, którą zebraliśmy w poprzednim odcinku, znaczy w poprzedniej mapce. Więc to nie jest tak, że cały czas będziemy zaczynać jako mała rybka, tylko po prostu rośniemy. Tak jak na YouTubie rośniemy, nasza tutaj kurde piękna... O, już możemy zjadać kajaki, któreś, żółte kajaki możemy zjadać, dobra. Tak jak nasz piękny kanał się rozwija dość bardzo prężnie i bardzo fajnie i bardzo mnie to cieszy, tak i nasza rybka tutaj widzę, że stara się rozwijać. Żółte kajaki do czasu, aż będziemy mogli zjadać większe kajaki, czyli zielone pewnie i innokolorowe, wtedy już będzie całkiem łatwo urosnąć. Na razie tutaj rozwalam życie kajakowe pewnym osobom. No nie wiem, to tak nie powinno być, chyba że ja się mogę... O! Kiedy mogę zjeść kolejne... O, zielone kajaki mogę zjeść. Dobra, ale to jest takie trochę bez sensu, bo... O, wszystkie mogę! No i teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Wow, no i to się nazywa, kurde, zjadliwa. Mamy 3,26 metra i wygraliśmy. No i to było też łatwe. Kolejna gwiazdka. Kolejne zaliczone etapy. Dobra, jako że to był odcinek, w którym naprawdę dużo mówiłem i nie będzie zbyt dużo cięć, tak jak chcieliście, mam nadzieję, że jak wtedy mówiliście, że chcecie mniej edytowane filmy, praktycznie w ogóle nie edytowane, to tak teraz mam nadzieję, że wam się też spodoba. Na dzisiaj wystarczy. Oczywiście będą kolejne odcinki z tej serii, bo gra wydaje się naprawdę spoko. Na rozluźnienie może nie jest zbyt intensywna, ale jest naprawdę spoko. Odnajduję się w niej wyśmienicie, a muszę was zaskoczyć, że niedługo na moim kanale naprawdę dużo... serii z wody tak zwanej się pojawi, czyli gry okołowodne, oceaniczne, inne tego typu. Myślę, że z rybami. Myślę, że już wiecie mniej więcej o jakie gry dokładnie mi chodzi nawet. Myślę, że wiecie, więc możecie się ich spodziewać w najbliższych dniach. A na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się spodobało, znaczy jeżeli wam się nie spodobało, to możecie zostawić nic. Ewentualnie łapkę w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to możecie zostawić suba. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.